fragment książki Uwolnijcie nas stąd. O duszach czyśćcowych z Marią Simmą rozmawia Niki Edz. Rozdział. Zachęty i przestrogi podyktowane Marii Simmie przez dusze czyśćcowe. Motto. Stat crux dum volvitur orbis. Jan Paweł II. Co znaczy świat przemija, a krzyż trwa. Jan Paweł II. Miłość do Boga i bliźniego. Mimo iż dzisiejszy Kościół mówi dużo i radzi, jak kochać naszych bliźnich i braci, ta nauka znajduje niewiele uznania i niewielu wdraża ją w życie, ponieważ rzadko się wyjaśnia, że prawdziwa braterska miłość wyrasta wyłącznie na gruncie miłości do Boga. Ktokolwiek prawdziwie miłuje Boga, kocha też swojego brata ze względu na miłość do Boga. Nawet jeśli musi niekiedy ostro brata upomnieć, to upomnienie przychodzi z miłości do Boga. Człowiek pragnie otrzymywać miłość, ale rzadko myśli o tym, by tę miłość ofiarować. Kamień węgielny miłości braterskiej musi być osadzony w miłości do Boga. Miłowanie innych poprzez miłość do Boga przynosi najlepsze owoce. Z tego też wyrasta siła, aby dokonywać wielkich poświęceń, a w poświęceniach uwidacznia się prawdziwa, uświęcona miłość. W tej kwestii należy pamiętać o jednym zdaniu. Miłość bez krzyża jest pusta, krzyż bez miłości jest za ciężki. Ktokolwiek pragnie uczyć miłości do Boga i miłości do bliźniego, musi sam nosić w sobie wielką miłość do Boga i bliźniego. Słowami możemy zacząć topić zatwardziałe serca, ale to przykłady trafiają do serc bezpośrednio. Przykro o tym mówić, ale często ludzie się żalą, że w naszym kościele jest wielu kapłanów, którzy poprzestają na głoszeniu pięknych kazań o miłości bliźniego. Jak pięknie podkreślają tę miłość. Byłoby bardzo dobrze, gdyby tylko mogli umieścić ją jak kamień węgielny w miłości do Boga i sami zaczęliby także żyć i dawać dobry przykład. Jakże ostanie się miłości do Boga i do bliźniego, jeśli kapłan wprowadza zwyczaj rozdawania komunii stojącym ludziom na ręce, nawet jeśli tak wielu pragnie klęczeć w czasie przyjmowania komunii świętej, aby uczcić jak należy obecność Boga Wszechmogącego. Gdzie szukać tej miłości, skoro zdarzają się sytuacje, że pomija się klęczących do komunii świętej wiernych, a nawet w czasie przyjmowania pierwszej komunii świętej każe się dzieciom stać i wyciągać po nią rękę, podczas gdy rodzice i dziadkowie bardzo cierpią, patrząc na te zwyczaje. Jakim cudem nazywa się to miłością do Boga i bliźniego? Jak długo będzie to trwało, zanim ci panowie zorientują się, jak ich oślepiło i jak wielką porażką jest ich miłość do Boga i bliźniego? Sam wiesz z własnego doświadczenia, że tenże zwyczaj przyjmowania komunii świętej na stojąco i na rękę jest źródłem wielkiego napięcia, niezgody, a nawet kłótni w rodzinie na łonie wiernego katolickiego ludu. Teraz szczerze się nad tym zastanów, czy napięcie i brak szacunku pochodzą od Boga czy od szatana. Tak, przyjmowanie komunii świętej na stojąco i na rękę jest sprawką szatana i jest na to wiele dowodów. Ten, kto nie jest w stanie tego zobaczyć, jest zaślepiony. Potem znajdujemy jeszcze taką wymówkę, że z uwagi na miłość braterską powinno się to już zostawić tak, jak jest. Nie, nie można robić czegoś w imię miłości braterskiej, jeśli przeczy to miłości do Boga. Miłując bliźniego, nie wolno posuwać się do znieważania Boga. Papież również jest przeciwko komunii rozdawanej na rękę i przez to prosi o użycie pateny w czasie przyjmowania komunii świętej. Gdzie tu posłuszeństwo? Wielu biskupów oskarża innych biskupów o to, że nie podążają za papieżem. Ale czy ci pierwsi są mu posłuszni? Początkowo amerykańscy biskupi mówili: nie pozwalamy na rozdawanie komunii na rękę, ponieważ papież tego nie chce. Jeśli również i inni biskupi by tak się zachowali, nasz Kościół rodziłby teraz inne, lepsze owoce. Dlaczego chcemy usunąć drzazgę z oka brata, ale nie czujemy belki w naszym własnym? Ponadto często słyszy się następujące rozumowanie.
Tak, ale istotna jest przecież postawa wewnętrzna. Właśnie ze względu na to powinno się odejść od rozdawania komunii na rękę. Ten zwyczaj nie prowadzi do dobrej postawy wewnętrznej. Często się słyszy: w czasach, gdy nie rozdawano komunii na rękę, nigdy nie wątpiłem w obecność Jezusa w świętej hostii, a teraz wątpliwości pojawiają się wszędzie. A gdy teologowie wyznają: odszedłem z seminarium, ponieważ moje sumienie nie pozwalało mi na rozdawanie komunii na rękę, albo inni: już nie chodzę do komunii świętej, ponieważ jestem nieuprzejmie traktowany, gdy nie chcę jej przyjmować na rękę. Czy to wszystko prowadzi do dobrej postawy wewnętrznej? Tak, istotna jest postawa wewnętrzna i przez to skończmy z komunią przyjmowaną na rękę. Często słyszy się skargę: nie czuję się u siebie w naszym kościele. Trzeba szukać przyczyny tego stanu rzeczy i znaleźć punkt, w którym Kościół nie domaga. Masz zupełną rację, gdy mówisz: dopóki nie zabroni się rozdawania komunii na rękę na stojąco w naszym kościele, dopóty wiara naszego kościoła się nie pogłębi. Jak wiele godnych komunii nie zostaje przyjętych, ponieważ utarł się zwyczaj rozdawania komunii wyłącznie na rękę, na stojąco albo z rąk świeckich, gdy nie ma ku temu wyraźnego powodu. Ktoś poniesie odpowiedzialność za każdą komunię, której jakiś człowiek nie przyjął z tych względów. Biskup może pozwolić na te praktyki, jeśli zajdzie wielka potrzeba, a wdrażanie tych zwyczajów tylko po to, by komunii udzielało się szybciej, nie jest równoznaczne z wielką potrzebą. W związku z tym nie powinno się na to pozwalać. Biskupi powinni analizować te kwestie z większą uwagą, aby móc zdecydować, kiedy zachodzi wielka potrzeba, a kiedy nie. Powinno się przywrócić surowy porządek w seminariach, pielęgnując ducha pokuty i większe modlitewne poświęcenia. Wtedy byłoby o wiele więcej kandydatów, a mniej osób występowałoby z seminariów. Nie byłoby potrzeby angażowania świeckich do pomocy z komunią świętą. Tak, wewnętrzna postawa jest istotna. Szatan jest sprytnym lisem. Nie widzicie, że zdanie "wewnętrzna postawa jest ważna, gdy komunia jest przyjmowana na rękę" jest wyrazem przebiegłości złego nieprzyjaciela? Że przez to zdarzają się najgorsze świętokradztwa, kradnie się przeistoczone hostie i sprzedaje na użytek tzw. czarnych mszy za wielkie sumy pieniędzy. Tak, proszę się poważnie zastanowić, tak nisko upadliśmy, jak daleko zaszliśmy z nowoczesnością w sercu Kościoła. Bóg nie pozwala, aby go unowocześniać, tak samo jak 10 przykazań nie da się unowocześnić, gdyż obowiązują dziś tak samo jak wcześniej. Trzeba wyrzucić edukację seksualną ze szkół. To jest działka rodziców, a nie nauczycieli. Tak, powróćmy do ofiarowania modlitwy i do ducha pokuty. Tylko w ten sposób wiara może się odnowić. Dopóki komunia na rękę na stojąco nie zostanie surowo zabroniona w naszym kościele katolickim, dopóty ludzie nie pogłębią wiary, ponieważ bardzo na tym cierpi postawa szacunku do świętej Eucharystii. Gdy wykorzeni się szacunek wobec Najświętszego Sakrum, miłość do Boga i miłość bliźniego również na tym cierpią. Tchórzostwo. Wielu współczesnych popełnia grzech tchórzostwa. Wielu dostrzega, że sprawy idą w złym kierunku, ale i tu dochodzi do głosu przebiegłość diabła, który podpowiada: przecież nie mogę się wychylać. Pewien biskup orzekł: mam już dość tej sprawy komunii udzielanej na rękę. Dlaczego więc jest takim tchórzem, że nie zabroni tego procederu w swojej diecezji, gdzie ma prawo i obowiązek to uczynić? Może wtedy dołączyliby do niego również inni? To mogłoby zaowocować wielkim dobrem. Tak, nie ustawaj w modlitwie i ofierze w intencji swoich biskupów i kapłanów, aby zyskali taką odwagę. To również jest aktem miłości do Boga i bliźniego. Nie narzekaj na biskupów i kapłanów, którzy zeszli z dobrej drogi. To dobrze o nich nie świadczy, ale przez modlitwę i ofiarę możesz ich ocalić. Oczywiście można ich też ostrzegać, napominać i prosić, aby zrobili coś lepiej.
Tak, mamy nawet obowiązek, by tak postępować. Jednakże wolno nam to czynić wyłącznie z miłością i uprzejmością, a nie brutalnie. Miłością i uprzejmością można wiele osiągnąć. Prośmy biskupów i kapłanów łagodnie, aby modlili się dużo do Ducha Świętego. Wtedy z pewnością powrócą na dobrą drogę. Niech Bóg i Jego wielka miłość obdarzy ich darem powrotu. Jeśli każdy dbałby o to, by pielęgnować miłość do Boga i bliźniego, jakże piękne byłoby życie tu, na ziemi. Zacznij od małych rzeczy, takich jak uprzejme pozdrowienie lub pełne sympatii spojrzenie. Szczególnie ludzie wykonujący służbę publiczną lub pracę biurową mogliby wiele osiągnąć, jeśli rozmawialiby z ludźmi w sposób przepełniony miłością, empatią i uprzejmością. Taka postawa nie kosztuje więcej czasu, tylko wymaga większej miłości i dobroci, a może czasem determinacji. W ten sposób można osiągnąć dużo dobra i to jest warte odrobiny determinacji. Poprzez proste czynności tego rodzaju stajemy się szczęśliwsi i mamy więcej pokoju wewnętrznego, ponieważ radość, którą wysyłamy w świat, powraca do naszego serca. Ludzie wzbudzający sensację w świecie nie pomagają światu, natomiast pomagają mu te pełne miłości dusze, które skupiają na sobie mało uwagi i dzięki temu przekazują więcej miłości i pomocy modlitwą. Ci, którzy cierpliwie i w imię miłości do Boga cierpią w piwnicach i na strychach, rozwiązują więcej problemów religijnych i społecznych niż najbardziej wyedukowani ludzie przy swoich zielonych stołach. Nie osądzaj swojego brata, ale raczej siebie. To jest zaczątek pokoju na świecie. Jeśli serce byłoby wolne od wszelkiej podejrzliwości, niechęci, wszelkiej pogardy i złości, wolne od negatywnej krytyki, nie byłoby już miejsca na ziemi na brak pokoju, niezgodę, wrogość i niesprawiedliwość. Wtedy nie byłoby również wojny. Jeśli miłość i dobroć panowałyby wszędzie w myślach, słowach, a szczególnie w czynach, wtenczas życie byłoby piękne we wszystkich zakątkach ziemi. Jeśli ktoś zacząłby wdrażać to w życie od dzisiaj, otrzymałby wiele błogosławieństw. Obdarowuj miłością i dobrocią wszędzie, gdzie możesz, a to wszystko ze względu na miłość do Boga. Tylko w ten sposób możesz obdarować prawdziwą i oświęconą miłością. Jeśli każdy zacząłby tak żyć już dziś, byłaby to najszybsza i najbezpieczniejsza droga ku naprawie i odnowie świata. Miłość, modlitwa i ofiara ratują świat. Włącz się w to dzieło, na ile możesz, aby nieść światu ratunek. W tej intencji często módl się modlitwą pełną błogosławieństw, której słowa brzmią następująco. Panie, wybacz wszystkim, którzy kiedykolwiek potraktowali mnie niesprawiedliwie, którzy mnie znieważyli, abym i ja mógł otrzymać przebaczenie od Ciebie za wszystkie moje grzechy. Panie, obdarz mnie swoją miłością, abym kochał mojego bliźniego Twoją miłością. Panie, uczyń ze mnie dar Twojej miłości, abym mógł kochać wszystkich bliźnich Twoją miłością. Obdarz mnie siłą, abym niósł wszystkie cierpienia cierpliwie przez wzgląd na miłość do Ciebie, ponieważ wiem, że mogę w ten sposób uratować wiele dusz i wtedy też moje cierpienie jest mniej dotkliwe. O tę łaskę modlę się do Ciebie, o Jezu, i o taką samą łaskę zabiegam dla dusz cierpiących fizycznie lub psychicznie, aby w ten sposób więcej dusz mogło być zbawionych, szczególnie za dusze kapłanów, aby wkrótce nastał jeden pasterz i jedna trzoda. Módl się, aby kapłani ponownie oddawali większą część Matce Boskiej. O Maryjo, Matko Niebios i Ziemi, Matko Kapłanów, ześlij Ducha Świętego kapłanom, aby rozpoznali Ciebie jako naszą Matkę, naszą współzbawicielkę, naszą największą pomoc w kapłaństwie.
Maryję powinno się ponownie zaprosić do naszego codziennego życia. Wraz z Maryją będzie można ponownie zaprowadzić zabłąkanych ludzi z powrotem do Boga. Przez Maryję do Jezusa, oto najpewniejsza droga do Boga. Wtedy też wielu księży ponownie odkryje moc pokornego uklęknięcia przed Bogiem w czasie przyjmowania Komunii Świętej i na Mszy Świętej. Jest rzeczą właściwą, aby klęczeć w czasie wyznawania wiary, w czasie modlitwy wstawienniczej, w czasie hymnu Święty, Święty oraz szczególnie w trakcie przeistoczenia, potem na Baranku Boży i także w momencie, gdy kapłan udziela błogosławieństwa. Tak, wtedy wiele serc odzyska swoje szczęście i będzie się czuło w kościele jak w domu. Przez modlitwę i ofiarę osiągniesz to, co konieczne do zbawienia duszy, konieczne do zbawienia dusz kapłanów, a także dusz wielu innych ludzi. Pełen ufności do Ducha Świętego módl się pełną wersją modlitwy pięćdziesiątnicy. Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumień, o najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie, w pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłość najświększa, serc wierzących wnętrza, poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędza. Obmyj, co nieświęte, osłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez wiary. Amen. Jeszcze inna modlitwa do Ducha Świętego. Oświeć nas, Duchu Święty, ześlij nam łaskę, abyśmy nawet w ostatniej chwili uniknęli strasznego sądu przewidzianego dla grzesznej ludzkości. Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, aby usiał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Rady dotyczące naszych wielkich pomocników, mocnych aniołów. W dzisiejszych czasach jest rzeczą absolutnie konieczną, aby powrócić do kultu aniołów stróżów i z ufnością pielęgnować kontakt z własnym aniołem stróżem. Złe duchy wtargnęły w głąb kościoła. Sam człowiek nie będzie w stanie stawiać czoła złym mocom i potrzebuje obrony aniołów bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Im bardziej ufnie zwrócisz się do aniołów, tym większą ochronną opieką cię otoczą. Ponieważ od 70 do 80% wszystkich wypadków jest spowodowanych złymi mocami, należy zwracać się do aniołów stróżów, kierowców przed wyruszeniem w drogę, do aniołów stróżów, pasażerów, aby ochronili przed szkodą oraz do aniołów stróżów innych kierowców, których napotykamy na drodze. Gdyby wszyscy tak postępowali, byłoby o ponad połowę mniej wypadków. Przykrą prawdą jest to, że istnieją nawet księża, którzy zaprzeczają istnieniu aniołów.
Wiele dzieci na katechezie już nie słyszy nic na temat własnych aniołów stróżów. Jeśli tak wygląda katecheza, rodzice tych dzieci powinni wykazać się dbałością, aby dzieci codziennie modliły się do aniołów stróżów i dowiadywały się więcej o obowiązkach swoich aniołów. Poszukaj dobrych książek o aniołach. Dopiero w życiu wiecznym zobaczysz, jak wiele im zawdzięczasz i jak wiele jest niewdzięcznych uczynków, za które nigdy im nie podziękowałeś i jak wiele skuteczniej mogliby ci pomóc, jeśli nie pozostawałbyś głuchy na ich głos. Przed ważnymi wydarzeniami i dniami próby módl się do Ducha Świętego i swojego anioła stróża, aby pomogli ci właściwie stawić czoła wyzwaniom. Módl się następująco. Duchu Święty, daj mi siłę, abym stawiał czoła wyzwaniom odważnie, stojąc po stronie prawdy, ale bez krzywdzenia miłości. Duchu Święty, mój Aniele Stróżu i Święty Michale Archaniele, odpędźcie od nas złe moce. Duchu Święty, Duchu Prawdy, obdarz wszystkich obecnych męstwem i siłą prawdy. Niech kłamstwa i oszustwa zostaną oddalone przez moc aniołów. Amen. Wierz i ufaj o wiele głębiej świętym aniołom. Dobre wykorzystanie czasu. Dopiero po przejściu do wieczności zyskasz pełną świadomość tego, co zrobiłeś ze swoim czasem w ciągu życia, ze wszystkimi latami, dniami i godzinami oraz co mogłeś z nimi zrobić. Tam też zobaczysz stracone w ciągu życia okazje, aby wnieść dobro we wszystko, a już po przejściu do wieczności będzie za późno, by z tych okazji skorzystać. Cokolwiek by ludzie robili, aby rozpocząć swoje życie od początku, jeśli by tylko wiedzieli, czym jest życie wieczne. Tutaj jeszcze kilka wersetów do zapamiętania. Co się dłuży, nie jest wieczne, a co wieczne, nie dłuży się. To prawdziwa i ważka refleksja. Zrywaj róże, gdy kwitną, gdyż dzień jutrzejszy to nie to, co dziś. Nie pozwól, by godziny umykały, gdyż ten czas przemija. Budujemy wiele solidnych domów i bywamy w nich niczym goście, a za mało czynimy dla domu, w którym będziemy na wieczność. Bóg daje ci czas, abyś robił postępy duchowe. Człowiek przechodzi przez życie tylko raz. Nie ma drugiego życia, jak to wielu dziś głosi. To nieprawda. Bóg daje nam tylko jeden czas do przeżycia tu, na ziemi. Przekonanie, że było się na ziemi wcześniej albo powraca się na nią ponownie w innym ciele, to oszustwo szatana, to są kłamstwa. Jak wielkie rzeczy można zrobić w tym czasie, który mamy? Jakie skarby możemy zdobyć lub zaprzepaścić? Czas jest kosztowny i krótki, nie wróci się. Pełnienie woli Bożej musi stać się mottem naszego całego życia. Dlaczego człowieka absorbują czasowe, doczesne sprawy? Ponieważ za mało myśli o wieczności. We wszystkim szukaj spełnienia woli Bożej. Nie zbaczaj, nawet jeśli cały czas popełniasz błędy. Istotne jest powstawanie za każdym razem, aby zacząć od nowa. Błądzenie jest rzeczą ludzką. Powstawanie od nowa jest uświęcone, podczas gdy pozostawanie w grzechu pochodzi od diabła. Przyznaj pokornie, że jesteś grzeszny, ale nie rozpaczaj, gdy upadasz po raz kolejny, ponieważ Chrystus umarł na krzyżu po to, abyśmy mogli cały czas powstawać. Większość naszych upadków jest spowodowana naszymi słabościami, powierzchownością, niedbałością, a rzadko przez zły zamiar. Tak więc nie pozwól, aby twoje upadki cię zniechęcały na drodze, a tym bardziej upadki innych. Nie osądzaj innych. Ci, którzy ciągle osądzają innych, to ludzie, którzy powinni najwięcej nad sobą pracować. Dobre słowo ma moc uzdrowienia.
Niedobre słowo może zabić, więc nigdy innych nie osądzaj. Niech żaden dzień nie minie bez dobrego słowa lub dobrego uczynku. Powinno się nosić ciężary bliźnich. Tylko w ten sposób spełniamy przykazanie Chrystusowe. Gdyby tylko każdy zabiegał o to, by nigdy nie osądzać innych, siać pokój tam, gdzie jest konflikt i przekazywać wyłącznie dobre słowo na temat bliźnich, a nie o ich błędach. Troszcz się o to, by w ten sposób pomóc innym, ale nigdy po to, by ich skrzywdzić. Gdyby tak wszyscy postępowali, już nigdy nie groziłaby nam wojna. Jeśli tak by się żyło, nawet połowy ludzi z czyśćca by tam nie było, a piekło świeciłoby pustkami. Świadcz dobro innym, gdy tylko nadarzy się okazja. Przyjdzie czas, kiedy nie będziesz już w stanie niczego zrobić i będziesz tylko zbierał żniwo tego, co zasiałeś. Nie osądzaj innych, tylko siebie. To jest zaczątek pokoju na ziemi. Dobry chrześcijanin podejmuje mocne postanowienie w sercu, że będzie się skupiał wyłącznie na pełnieniu woli Bożej. Jest uprzejmy i łagodny w stosunku do bliźniego. Zawsze powraca do Boga w pokorze i prostocie. Przyzwyczaja się do znoszenia błędów innych ludzi, jak i swoich własnych. Trzeba pracować nad sobą, aby z przeciętności wyjść ku świętości. Wielu pragnie być dobrymi chrześcijanami, ale dążenie do świętości wydaje im się zbyt trudne. A przecież Kościół Boży potrzebuje autentycznie świętych, a nie tylko mniej więcej świętych ludzi. Fala zniszczenia jest silniejsza od ludzi przeciętnych, więc jak może zostać przez przeciętność zwyciężona? Bardzo ważne, aby być wiernym w małych rzeczach, ponieważ to ćwiczy pokorę i prowadzi do wielkich rzeczy. W małych rzeczach ci wielcy dają świadectwo o sobie. Wierne wypełnianie małych obowiązków nie wymaga mniej siły niż heroiczne uczynki. Małe rzeczy dodają o wiele więcej do całej sumy dobroci człowieka niż te wielkie. Ten, który jest wierny w małych rzeczach, jest również wierny w wielkich. Ten, który nie spełnia wiernie małych rzeczy, nie spełni i wielkich. Łaski służące świętości. Gromadź o wiele więcej łask, aby zostać świętym. To cel wszystkich świętych uczynków Boga. Taka łaska wprowadza cię w przyjaźń z Bogiem i tworzy przyjazną zażyłość. Sprawia, że stajesz się podobny do Boga. Tworzy między wami obieg miłości. Bycie dzieckiem Bożym to bycie spokrewnianym z Bogiem. Daje udział w synowskiej godności Chrystusa i łączy z Bogiem. Umożliwia uczestnictwo w boskiej naturze. Twoje życie, życie dziecka Bożego, jest uświęcone i wspaniałe. Łaska świętości jest żyjącym strumieniem życia wypływającego od Niego i przez Ciebie do innych. Jesteś częścią Bożej natury, natury pełnej tajemnicy. Oko Boże, przez które patrzysz, to Twoja wiara. Ręka Boża, którą możesz dosięgnąć tych tajemnic, to nadzieja. Boże serce, dzięki któremu żyjesz, to miłość. Te trzy noszą znamiona świętego Bożego wzroku, Bożej opatrzności i ogromnej Bożej miłości. Są one tym samym Bożymi cnotami. Łaska Boga, która zaniosła te skarby innym, będzie również zesłana i Tobie, jeśli tylko nie stracisz ufności, że to nastąpi. Myśl o tym często i módl się, abyś coraz lepiej rozumiał, jak ogromny dar nosimy w naszych duszach, mając łaski prowadzące ku świętości. Zabieranie głosu we właściwym czasie. Jest takie powiedzenie: mówienie jest srebrem, milczenie złotem. To prawda, ale czasami mówienie także może być złotem. Dziś zbyt często zdarza się, że dobrzy chrześcijanie milczą.
ileż dobra można wyświadczyć i ile zła można odeprzeć dobrym słowem. Nie obserwowalibyśmy teraz takiego upadku wiary w naszym Kościele, gdyby byli ludzie, którzy z większą determinacją wypowiadaliby się przeciwko niekończącym się nowoczesnym zmianom w naszym Kościele. Tak, lęk dzisiejszego człowieka jest ogromny. Jak wielka będzie nasza odpowiedzialność, gdy zobaczymy wyraźnie, że jakaś rzecz prowadzi ku przepaści, a zachowujemy milczenie, mimo że możemy coś powiedzieć i wiemy co. Milczymy, aby nie zostać odrzuconymi. Jakże wielka to odpowiedzialność. Módl się szczególnie za kapłanów i biskupów, którzy ze względu na swój ludzki lęk powodują tak wiele szkód Kościele. Wielu jest nad przepaścią, ale nie odwraca się od niej, aby nie zostać odrzuconymi. Niestety, kapłani i biskupi zmierzają ścieżką ku przepaści i pociągają za sobą wielu innych. Wkrótce się to skończy, ponieważ Bóg zadba o porządek z wielką siłą, jeśli ludzie wcześniej sami nie zejdą z tej drogi. Postawa szacunku przed Bogiem. Okazuj Bogu więcej szacunku. Klęknij pokornie, nie stój dumnie przed Bogiem. Stanie przed Bogiem jest czymś, co każdy może zrobić, ale pokornie zgiąć kolana jest nieskończenie doskonalsze i nie każdego na to stać. Niemniej dochodzi czasem do tego, że księża zabraniają poczciwym wiernym klęczeć. Temu już nie można dłużej ulegać. Z tego powodu wielu katolików już wystąpiło z kościoła i wielu nie chodzi już na msze święte, ani nie przystępuje do komunii świętej. Wielka odpowiedzialność. Tak, duch ofiary musi się odnowić. Sutanna na ulicy również jest elementem szacunku dla Boga. Jak wielu księży mogło służyć pomocą tam, gdzie było jej trzeba, ale ponieważ nie mieli stroju księdza, nie można było ich odnaleźć. Przywróćcie sutannę i szaty zakonne, a ludzie znowu będą mieli więcej szacunku dla kapłanów. Niezmierzona wartość każdej mszy. Dlaczego określenie ofiara mszy świętej dziś nie jest używane, natomiast mówi się uczta eucharystyczna lub odprawianie mszy? Chrystus ofiarował siebie samego na krzyżu do ostatka, ofiarował się we krwi, a święta ofiara mszy jest przecież odnowieniem Chrystusowej ofiary na krzyżu. To jest największa ofiara. Ofiara mszy świętej jest mało doceniana, ponieważ zatraciła swój ofiarny charakter. Poprzez ofiarę mszy przynosimy Bogu najbardziej wartościową ofiarę, składając u Jego stóp wszystkie potrzeby i wydarzenia dnia codziennego. Nic nie można porównać do szczęścia, które przeżywamy, gdy ofiarujemy całych siebie w zjednoczeniu z ofiarą Chrystusa na krzyżu. Przez Chrystusa krzyż stał się znakiem siły charakteru, miłości i wierności. Miłości i wierności aż do śmierci. Krzyż jest znakiem siły wewnętrznej, a niesienie krzyża to krok na drodze do siły wewnętrznej. Są kapłani, którzy rzadko odprawiają mszę świętą w dni powszednie, a tak wielu wiernych przeżywa głód duchowy z tego powodu. Czyż jest to godne księdza? Często wierni słusznie się skarżą. Nie wiem już, czy ta msza święta jest ważna, ponieważ jest tak specyficznie odprawiana przez tego człowieka. Nawet jeśli tak jest, powinno się cały czas chodzić na mszę świętą i prosić naszego kochającego Pana z całą ufnością, aby poprawił to, co nie przystoi mszy świętej. Pan się o to zatroszczy. Tylko wtedy, gdy kapłan ewidentnie nie dokonuje przeistoczenia, należy zaprzestać uczestnictwa w mszy. Jeśli nie ma już możliwości, by chodzić na dobrą mszę, trzeba wybrać się w duchu na mszę świętą, która jest odprawiana w sposób nienaruszający jej ważności. Trzymaj w domu właściwy mszał i módl się słowami mszy w miejscu, w którym przebywasz, w łączności z wszystkimi kapłanami, którzy w tym momencie odprawiają mszę świętą. Zawsze, gdy nie jesteś w stanie fizycznie być na mszy, powinieneś włączyć się w nią duchowo. Błędne jest jednak przekonanie, że obecna forma mszy świętej jest nieważna.
Gdyby człowiek zdawał sobie sprawę z wartości każdej mszy świętej, to nawet w dni powszednie kościoły byłyby zapełnione przynajmniej w połowie. Dobre książki wyjaśniające istotę ofiary mszy autorstwa ojca Martina von Kochem nie są już dostępne. Zostały zdjęte z księgarskich półek. To jest prześladowanie mszy świętej na łonie kościoła. Jednakże dziś można znowu dostać dobrą książkę. Przeżywajcie mszę świętą sercem. Autorstwa ojca Slawko Barbarica OFM. Dlaczego tak niewielu uczestniczy w mszy świętej w dni powszednie? Ponieważ ludzie już nie zdają sobie sprawy z jej nieskończonej wartości. Za mało się o tym mówi, zarówno w szkołach, jak i w kazaniach. Człowiek podejmuje się wielkich poświęceń dla ziemskich rzeczy, które wkrótce znikną, a wartości wieczne są doceniane o wiele za mało, ponieważ wie się o nich tak niewiele. Tak, są nawet zgromadzenia zakonne, w których odeszło się od codziennych mszy. Liczni zakonnicy jadą na wakacje i nie uczestniczą w mszy w dni powszednie, nawet jeśli mają taką możliwość. Chrystus ofiaruje siebie za nas na każdej mszy, ale i tak niewielu jest obecnych, którym mógłby dać te łaski. Na mszy świętej ofiarowuje się dla nas wielki skarb, rany Jezusa, Jego życie i śmierć, Jego drogocenną krew. Skarby nie powinny zalegać nieużywane. Trzeba po nie sięgać i podejmować pracę z ich mocą. Musisz wziąć skarb drogocennej krwi i ciągle przynosić go do Ojca przez mszę świętą, jako odkupienie twoich grzechów, jako cenę nawrócenia, zbawienia dusz i jako prośbę o obfite łaski na potrzebę Kościoła i wszystkich ludzi. Tak, jeśli byś wiedział, jak wielką wartość ma każda msza, ofiarowałbyś wszystko, aby otrzymać tę łaskę. Każdy nowy krok w życiu łaski jest cudem Bożej miłości i oznacza przemianę twojej duszy. Przy każdym przeistoczeniu twoja przeszłość zostanie uniesiona do wyższego poziomu łask, a łaski włączają się w twoje życie. Weź swoje cierpienie i modlitwy, zmartwienia i pracę, weź wszystko i włącz to w ofiarę mszy świętej. W momencie śmierci wszystkie msze święte, na których byłeś obecny i szczerze się modliłeś, staną się twoimi największymi orędownikami. Nawet jeśli Boża sprawiedliwość jest surowa, nawet jeśli twoje grzechy są tak liczne i ciężkie jak góra, obok Bożej sprawiedliwości stoi Jego nieskończone miłosierdzie w ofierze mszy świętej. Ci liczni ludzie, którzy myślą, że nie mają czasu chodzić na mszę świętą w tygodniu, powinni spróbować i przekonać się, że mogą wszystko tak zgrać z pracą, jakby wcale na mszy świętej nie byli, zakładając, że żaden obowiązek nie zostanie zaniedbany, ponieważ obowiązek jest na pierwszym miejscu. Ewangelia nie obiecuje i ty też nie możesz sobie obiecać życia bez krzyża. Ewangelia bez krzyża to niebo, cierpienie bez Ewangelii to piekło, a Ewangelia z cierpieniem to nasza sytuacja tu, na ziemi. Poprzez krzyż cierpienia pomagamy Panu ocalać duszę. Gdybyś wiedział, jaka jest wartość każdej pojedynczej mszy, dałbyś wszystko, aby zbawić nawet jedną duszę. Dla twojej duszy Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu i za tę cenę dał początek Kościołowi. Gdybyś był w stanie dostrzec piękno duszy odzianej w łaski, także byłbyś chętny, aby umrzeć choćby za jedną duszę. Święty Franciszek z Asyżu powiedział: weź mi wszystko, Panie, pozwól mi tylko ratować duszę. Święta Gemma Galgani powiedziała: poprosiłam Jezusa, aby obdarzył mnie krzyżami, abym mogła zdobywać dla Niego duszę poprzez cierpienie. Czytaj żywoty świętych. Z ich nauk można zdobywać mądrość, aby dostrzec wartość każdej duszy. Tak, święci mają miejsce w życiu wszystkich ludzi w domach ludu Bożego, a zniknęli z tak wielu kościołów. Święci są wspaniałymi wzorami,
byli ludźmi jak Ty, ale odnaleźli ścieżkę do naśladowania dla innych i dlatego powinni być obecni we wszystkich domach Bożych, a nie poza nimi. Jeśli pójdziesz w ich ślady, możesz osiągnąć to samo, co oni. Ale przede wszystkim należy ponownie zacząć czcić Matkę Najświętszą w naszym życiu. Obecnie tak wielu księży spycha ją na margines i nawet jej dziewictwo jest poddawane w wątpliwość. Ksiądz, który odrzuca dziewicę Maryję, już nie jest katolikiem. Dlatego też wielu opuściło stan kapłański. Pozdrawiamy Maryję w litanii, Matko najbardziej godna miłości. Tak, Matko, nie siostro. Oto Matka Twoja, tak powiedział Jezus. Przez Maryję do Jezusa, oto najpewniejsza droga do Boga. To wielki dar dany przez Jezusa. To dar dla każdego. Ten fakt powinien być źródłem radości i pocieszenia dla wszystkich, niezależnie od sytuacji życiowej. Słowo Matka wlewa nową odwagę tam, gdzie zaczyna jej brakować. To słowo niesie poczucie bezpieczeństwa. Tak, jest ona Matką najgodniejszą miłości. Pomyśl teraz o dobroci, którą okazywała w swojej relacji z Bogiem i wszystkimi ludźmi. Była tak samo kochająca i godna miłości w czasie wykonywania codziennych prac. Zawsze uprzejma. Uprzejmość jest cnotą i świadczy o miłości bliźniego w najwdzięczniejszej i najdoskonalszej formie. Maryja była również najbardziej pokorną z Bożych służebnic. Tak, wszyscy przywódcy kościelni, kapłani i biskupi muszą ponownie stać się pokornymi, aby znowu zdobyć zaufanie wiernych. Pokorne uświadomienie sobie swojej winy może zasługuje na przebaczenie, łaskę i miłosierdzie. Kochaj i bądź pokorny. Im pokorniejszy jest człowiek wobec Boga, tym bardziej Bóg może coś z tym człowiekiem zrobić. On umieścił swoje łaski w kochających matczynych rękach. Maryjo, Matko wszelkich łask, co za piękna, pocieszająca myśl. Wszystkie łaski, które płyną do nas po śmierci Chrystusa dla naszego zbawienia, przechodzą przez ręce Maryi. Jej kochane, łagodne dłonie dotknęły wszystkich łask, które były kiedykolwiek dane ludzkości. Z jakim szacunkiem trzeba się obchodzić z tymi łaskami i dochować im wierności. Maryja jest pośredniczką wszystkich łask. Jakaż wielka odpowiedzialność. Jakże powinno nas to smucić, jeśli jakaś łaska przechodząca przez jej ręce nie zostanie przyjęta przez nas i nie powraca do jej rąk. Dziś bardzo często się to zdarza. Musisz myśleć ze szczególnym szacunkiem o każdej łasce danej dla świętości, która przyszła do Ciebie wraz z Chrztem Świętym i o wszystkich innych łaskach w tym nowym, pozadoczesnym życiu, które również przyszło do Ciebie przez Maryję. Dzięki temu Maryja stała się naszą prawdziwą Matką. Urodziła nas dla Boga, jako dzieci Boże, którymi jesteśmy. Ze względu na tę szczególną pozycję, Maryja, zaraz po Bogu, jest godna naszej największej czci, największej miłości i najgłębszego zaufania. Jest ona dla nas modlącą się mocą, która zawsze nas słucha i nigdy nikogo nie odsyła z pustymi rękami. Adoracja Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jezus mówi: Ucz się ode mnie, gdyż byłem cichy i pokornego serca. Tak, adoracja serca Jezusa również została zepchnięta na bok w Kościele katolickim. W wielu miejscowościach Kościół zapomina o pierwszych piątkach miesiąca, źródle tak licznych łask. Boże serce jest pogardzane przez swoje stworzenie, serce zbawienia zapomniane przez tych, którzy przez nie zostali odkupieni. Serce Jezusowe musi być życiodajnym źródłem w samym centrum Kościoła. To jest bijące źródło, z którego wypływają wieczna prawda i łaski. Ożywia ono i wzmacnia człowieka na życie wieczne. To sercu Jezusowemu Kościół zawdzięcza to, czym jest.
Stoimy tutaj jako dzieci Kościoła katolickiego w bezpośredniej i żywej obecności Bożego Serca. Nasze życie ma źródło w Nim i zachowujemy je dzięki Jego dobrym uczynkom. Zanurz się w Jezusowym sercu. Pozwól, aby serce Jezusa Cię orzeźwiło i abyśmy żyli przez Jezusowe serce. Boże serce jest kielichem ofiarnym, darem ofiarnym. W nim jest Jego drogocenna krew. Serce i krew odsłaniają i jednocześnie uświadamiają Jego ofiarną miłość i Jego ofiarną postawę. One są ofiarowywane cały czas, od nowa, w każdej mszy świętej. Najpełniej czcimy serce Jezusa, gdy sięgamy po Jego byt. Kochać Ojca ponad wszystko, być całkowicie otwartym na Jego wolę. Kochać ludzi niezmiernie i być dla nich dobrym. Niech serce Jezusa znowu odżyje w ludziach. O to powinniśmy się ustawicznie modlić. To wołanie najgłębszej miłości, modlitwa rzadkiej treści. W sercu Jezusowym żyje cała Trójca Święta. Ojciec Wszechmogący, piękno i mądrość wiecznego Syna, oddana miłość i Królestwo Ducha Świętego. W Nim żyje cała miłość Zbawiciela. W Nim pulsuje cała pełnia przelanej, drogocennej krwi. W Nim są schowane wszystkie głębokie tajemnice i cała moc Świętej Eucharystii oraz wszystkich innych sakramentów. Z Niego wypływają wszystkie obfite, wielkie i małe łaski zsyłane stworzeniu. Tak, to serce wraz z całym swoim nieskończonym, wspaniałym bogactwem powinno żyć i panować w sercach ludzkich, także w Twoim i we wszystkich innych. Prawdziwy czciciel Matki Najświętszej i Najświętszego Serca Jezusa pokonuje wszystkie trudy. Ćwicz się w milczeniu, gdy mierzysz się z czymś niepożądanym. Nie skarż się, ale bądź szczęśliwy z tego powodu, ponieważ cierpisz wraz z sercem Jezusa. To jest prawdziwym nabożeństwem do serca Jezusowego. Praca misyjna. Człowiek, który nie ma w sobie gotowości, by pomóc bliźniemu i przyczynić się do zdrowia jego duszy, nie jest godny tego, by żyć. W jakiś sposób każdy katolik jest do takiej pomocy powołany. To obowiązek wynikający z wiary. Wiara wraz ze swoją wewnętrzną mocą kiełkuje i jej celem staje się rozsianie chwały Bożej na cały świat, a naszym honorowym obowiązkiem jako wierzących jest dbanie o ten zasiew. To jest obowiązek miłości względem Boga i bliźniego. Tak wiele dusz mogłoby być zbawionych, gdyby katolicy uczestniczyli w pracy misyjnej, angażując swoje serce i ręce. Obowiązek wynikający z posłuszeństwa. Idź i nauczaj wszystkie narody. Obowiązek podyktowany wdzięcznością za wielkie szczęście posiadania prawdziwej wiary. Ktokolwiek jest przeniknięty tym szczęściem, czuje też zapał i ma siłę do tego, by pomóc innym w osiągnięciu takiego samego szczęścia. Jakże wdzięczne będą dusze w niebie za to, że pomogłeś im w zdobyciu tej łaski przez słowa, korespondencję, modlitwy i ofiarę, a szczególnie przez własny przykład, przez miłość i dobroć w słowie i czynie. A wszystko to z czystej wdzięczności Bogu. Cierpliwe znoszenie cierpienia dla Boga ratuje wiele dusz. Miłość eucharystyczna. Trzeba bardziej troszczyć się o miłość eucharystyczną, która z powodu unowocześnienia Kościoła ponosi tak wielką szkodę. Odpłać Panu za eucharystyczną miłość Pana odwzajemnioną miłością eucharystyczną. W tej intencji modlimy się. Twoją miłość eucharystyczną, o Jezu, pragnę odwzajemnić ze wszystkich mych sił. Dlatego pragnę, jeśli to tylko możliwe, być obecnym i skupionym na mszy świętej każdego dnia i tak często, jak tylko mogę, przyjmować Cię do mego serca. I jeśli tylko codzienne zajęcia na to pozwolą,
odwiedzać Cię pragnę, często odpoczywać z Tobą w myśli, pozdrawiać Cię we wszystkich tabernakulach świata, szczególnie tam, gdzie jesteś najbardziej zaniedbany. Duchowo odwiedzać Cię w każdym kościele, w którym obdarzyłeś mnie łaskami poprzez swoją miłość eucharystyczną. Także tam, gdzie Twoje ołtarze lub Najświętszy Sakrament zostały zbezczeszczone. Także tam, gdzie kiedyś chętnie przebywałeś, ale zostałeś zepchnięty na margines, często przez księdza, który nie dał na Ciebie pozwolenia. Także w najnędzniejszych, najmniejszych kaplicach i namiotach misyjnych pragnę odwiedzić Cię tam, gdzie nie ma najmniejszego nawet zapalonego światełka. Również pragnę ustawicznie prosić świętych aniołów, aby włączyli do swojego nabożeństwa te wszystkie najdrobniejsze nawet okruchy spadające z Twojego eucharystycznego stołu albo te, które znajdują się w korporale lub w tabernakulum. Amen. Przekuj tę lub podobną modlitwę w rzeczywisty czyn. Dzięki temuż otrzymasz bardzo liczne łaski. Zadania dla Ciebie. Przemyśl to. Bóg dał Ci szczególne zadanie na całe życie. Oczekuje, że to zadanie wykonasz. Oczekuje tego wyłącznie od Ciebie. Tylko Ty możesz je spełnić. Nikt nie może Cię zastąpić. Jeśli to zadanie nie zostanie spełnione, pozostanie niedokończone na wieczność. Jesteś odpowiedzialny za wszelkie rady dane tym wszystkim, którzy przychodzą do Ciebie z prośbą o pomoc. Tak więc módl się dużo do Ducha Świętego, abyś dobrze radził wszystkim tym ludziom i prowadził ich bliżej Boga. Niech miłość i dobroć zawsze zwyciężają. Proś o Boże błogosławieństwo dla wszystkich, którzy wchodzą i wychodzą z Twojego domu. To Twoje zadanie. Niech nic Cię do niego nie zniechęci. Z Bożą pomocą pokonasz wszystkie trudności, jako że ratowanie dusz wymaga poświęceń. Każdy człowiek ma zadanie dane mu przez Boga. Jest to zadanie polegające na pracy nad swoją duszą i swoimi talentami na tyle, na ile to jest możliwe, dbanie o ich pomnażanie i ulepszenie, aby coraz doskonalej oddawać Bogu chwałę. Dbając o to, by doskonalić swoją duszę, dbajmy i o duszę innych ludzi i pomagajmy bliźniemu na drodze do wiecznej szczęśliwości. Wraz z każdym darem od Boga otrzymuje się również zadanie, wymaganie, odpowiedzialność. Dziękuj Bogu za to zadanie i zatrosz się o jego spełnienie. Nie wiesz, ile masz czasu na jego wykonanie. Nie każdy spełnia swoje zadanie z mocą. Boża miłość dotyka Cię wraz z każdą dobrą myślą i pragnieniem, które przechodzi przez Twoją duszę, w każdej radosnej decyzji, w woli czynieniu dobra, w każdej czystej radości, która Cię orzeźwia, w każdym cichym impulsie do kochania, który dotyka Twojego serca, w każdym cierpieniu, które Cię dotyka, w każdym dobrym słowie, które słyszysz, w każdym dobrym przykładzie, który inspiruje Cię do naśladowania, w każdej zasłużonej pochwale, która przychodzi do Ciebie, tak jak i w każdym napomnieniu, w każdym upokorzeniu, które wraca do Ciebie, w każdej próbie cierpliwości, która jest Twoim udziałem, w każdym braku miłości, który musisz dźwigać. Dlatego nigdy nie powinieneś tracić pokoju w sercu, gdyż we wszystkim dotyka Cię Boża miłość. Wszystko to powinieneś postrzegać jako łagodne, kochające łaski, które Bóg zsyła Ci w swojej ogromnej miłości, które trzeba zauważyć i się nimi posługiwać, albo przynajmniej być za nie wdzięcznym. Wszystko jest dla Twojego dobra, jeśli naprawdę kochasz Boga. Powinieneś zapisać i dzielić się powyższymi instrukcjami i naukami. Wielu bardzo na nich skorzysta i będzie wdzięcznych Bogu na zawsze. Nawet jeśli miałbyś pomnożyć łaski służące świętości tylko jednej duszy, Twoja praca będzie miała wartość. Tak więc pracuj, dopóki możesz pracować. Otrzymałam te zachęty od dusz czyśćcowych, które mi je podyktowały. Jestem przekonana, że są bardzo istotne i zasługują na poważne potraktowanie.
Niech dobry Pan udzieli swojego błogosławieństwa, aby te rady służyły wszystkim, którzy czytają i biorą je do serca, i niech poprowadzą ich do wiecznej chwały. Maria Simma. Salve Regina.